Kochana Ewelino, drogie urzekające, chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj, co daje mi bycie w klubie urzekającej i tworzenie społeczności urzekającej. Myślę, że pierwsza sprawa, rzecz, emocja, którą czerpię z urzekającej, to radość. Ewelinko, jesteś zawsze rozpromieniona i bardzo radosna. To widać na Twojej twarzy, ale słychać też w słowach, które wypowiadasz. Rzeczy, które mówisz, są pełne radości, mimo że często trudne, ale jednak wypełnione taką nadzieją i radością. I to staram się też czerpać do swojego serca, wymalować na swojej twarzy i sprzedawać w cudzysłowie mojej rodzinie, moim znajomym i gdzieś tam chcę, żeby to szło dalej. Ta radość, taka nadzieja życia codziennego, że oprócz tego, że jesteśmy tutaj i że czerpiemy tę radość ziemską, jest jeszcze ta radość u góry, która na nas cały czas czeka i ona jest ogromna. Więc myślę, że to jest właśnie pierwsza sprawa, radość i taki pokój serca, nadzieja. Druga rzecz to wygospodarowanie takiego czasu dla siebie. Jakby urzekająca jest taką chwilą dla mnie. Mój mąż już o tym wie, w związku z tym, że mamy małą córeczkę, więc nie zawsze jest możliwe właśnie w każdej chwili, żeby ta chwila dla siebie była. Więc trzeba to wygospodarować, mój mąż o tym wie i urzekająca właśnie jest takim takim motywatorem dla mnie, żeby te chwile dla siebie znaleźć, usiąść, odtworzyć treści, posłuchać ich i wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, ale też żeby się zrelaksować i po prostu poczuć znowu radość w sercu. Społeczność urzekającej jest grupą kobiet, które wielokrotnie pomagają sobie wzajemnie, wspierają się. Myślę, że na grupie nie zdarzyło się, żebym odnalazła jakieś złe słowa, motywujące jak najbardziej, ale pełne miłości i właśnie pełne tego hasła, które gdzieś tam Ewelinka parę razy wypowiedziała, żeby poprawić tej drugiej kobiecie jej koronę i jakby nie dołować, tylko motywować. Więc myślę, że to jest też bardzo dobrą rzeczą. No i przede wszystkim klub dotyka różnych sfer naszego życia i tych takich osobowościowych, ale też takich zewnętrznych, jak na przykład piękno, dbanie o siebie, więc jest troszkę o makijażu, jest troszeczkę o naszym otoczeniu, tak, czym się otaczamy. Myślę, że to są bardzo ważne sfery, które wpływają też na to, co mamy w sercu. To, czym się otaczamy, to w jaki sposób wychodzimy do świata, jak się pokazujemy. Jest dużo różnych elementów, które składają się na nas jako na osobę i myślę, że możemy się również rozwijać na takim gruncie w klubie urzekającej. Więc no, myślę, że to tak pokrótce tyle, co chciałabym powiedzieć, bo mogłabym się rozwijać, mówić, ale to są takie główne elementy, o których chciałam powiedzieć i za które bardzo chciałam podziękować, bo bycie w klubie i w społeczności urzekającej to czysta przyjemność po prostu i polecam wszystkim z całego serca. Buziaki!